Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, wczoraj była dziesiątka, dzisiaj troszeczkę niżej, szóstka, ale za to wynik fantastyczny tutaj będzie. I chciałbym wam troszeczkę opowiedzieć o tym czołgu, VK-3001P, a także o całej właściwie rodzinie Fałek z World of Tanks, bo jeżeli ktoś chciałby sobie pograć na niższych tierach, to tiery 5, 6, 7, jeżeli chodzi o Niemcy, są bardzo w World of Tanks dobrze obsadzone. Oczywiście część tych czołgów jest kiepska, część powiedzmy odstaje od rówieśników, ale są to czołgi naprawdę bardzo interesujące, z punktu widzenia historycznego też mega interesujące. I wcale nie takie złe, jakby się wydawało. Oczywiście główną wadą tych pojazdów zazwyczaj jest to, że pancerz szedł w grubość, a nie w kąt, prawda? Tak samo mamy w tej fałce. Pancerz zdecydowanie idzie tutaj w grubość. Nie ma za bardzo skątowanego pancerza, ale za to mamy kilka innych zalet. No więc, co jest zaletą w tej akurat fałce? Po pierwsze, mamy fajne działo. Jak na poziom szósty, bardzo fajne działo. Oczywiście, gdyby tu było troszeczkę więcej alfy, to byłoby jeszcze bardziej korzystne. Natomiast zobaczcie, szybko strzela, po 220 rąbie, trochę więcej, trochę mniej, różnie to jest. Penetracja w zupełności wystarcza. Jeżeli komuś penetracja nie wystarcza, to może sobie przerzucić na golda i tam już jest całkiem ciekawa. Przy losowaniu na siódemki spokojnie gold tutaj wystarczy. Niestety przy losowaniu na ósemki może być źle. Jaka jest kolejna zaleta tego pojazdu? Otóż ma on całkiem sporo HP. Zobaczcie, 1140 życia na szóstym poziomie to jest naprawdę nieźle. Kolejna rzecz to jest szybkość. Pamiętam kiedyś, jak pierwszy raz zrobiłem ten czołg, bardzo mi się nie spodobał. Ale to były czasy, kiedy czołgiem grało się na stokowych modułach, tak? Na stokowym dziale się grało, grało się na silniku beznadziejnym i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, jakie były duże dylematy, co robić. Czy decydować się na przykład na zamontowanie ciężkiej wieży, która obniży nam mobilność, czy też może wieża trochę lżejsza, ale będziemy szybsi. No to były takie dylematy tego wota, który już nigdy nie wróci, tak? Czyli co robić, żeby jak najwięcej mieć plusów z grania tym czołgiem. No, muszę powiedzieć, że po wymaksowaniu zrobiła się z tego zupełnie inna maszyna, z tego co pamiętam. I pojazd był bardzo, bardzo lubiany przeze mnie. Ogólnie, jeżeli chodzi o niemieckie, te wszystkie fałki, nawet te nielubiane, na przykład tą fałkę z siódmego poziomu, której nikt za bardzo nie lubi, z działem 88, ja ją bardzo lubię. Niemieckimi czołgami zresztą grałem bardzo, bardzo dużo kiedyś i po prostu mi się podobało. Nie twierdzę, że to odpowiedniki tych pojazdów w innych nacjach są gorsze, bo często są lepsze, ale no coś było w tych pojazdach takiego, co mnie ciągnęło. Kolega tutaj walczy na mapce, której nie lubię za bardzo. No, nie przepadam za tą akurat mapką. Tutaj jak się wiedzie, oczywiście szybki atak popłaca albo zupełnie odwrotnie. Znaczy można się zapomnieć, wjechać za głęboko i przeciwnik nas zje tutaj w tych tunelach totalnie. No zobaczcie, szybka zmiana pozycji. Także mobilność tutaj daje znać. Kolega na razie ma dwa fragi, ale już ma 2900 uszkodzeń. I powiem szczerze, że ilość expa, która tutaj będzie, no jest potężna. Jagdpanzer 4. Bardzo groźny przeciwnik, niedoceniony niszczyciel moim zdaniem. Jeżeli tylko przeciwnik nie jest w stanie go wyspotować, a widzę, no tam kolega nawet bez kamuflażu jeździ, można... O kurczę, jakie tam manewry, zobaczcie. No nierówna walka była, bo tutaj na trzeciego się dołączyli. Ale jak Panzer 4 AT7 mógłby pojechać,
gdyby ją dobrze przyblokował, jest na pewno szybszy. Jagdpanzer 4, ogólnie również ciekawe działo, to samo co tutaj, natomiast o wiele lepsze parametry. No, Panzer Hydro. No, sporo jest tych niemieckich takich ciekawych konstrukcji. Oczywiście częściowo prototypy, częściowo jakieś projekty tylko. Modyfikacje czołgów VK. No, ale jest bardzo, bardzo ciekawie. Zdecydowanie bardzo ciekawie. Oczywiście tutaj można zamontować też inne działo 75, natomiast wtedy ta alfa jest o wiele mniejsza i nie macie tego komfortu kończenia przeciwników, którzy mają trochę więcej życia. Na 5-6 poziomie, jak wiemy, jakiś czas już temu zwiększono ilość HP i teraz nie jest wcale tak prosto. Poprzednio ta fałka, jak spotykała na przykład niszczyciel 5 poziomu, zawsze, absolutnie zawsze brała go na 2 strzały, tak? Teraz jest troszeczkę inaczej. Różnie to może być. Dobra, co tu się dzieje? No, kolega oszczędza HP, bardzo dobrze zresztą. Losowanie oczywiście jest tu piękne, na czwórki, no nie zdarza się aż tak często takie losowanie. Aczkolwiek moim zdaniem na tych tierach zdarzy się częściej niż na przykład grając ósemki, losowanie na szóstki. Po prostu tutaj mniej graczy gra, ósemki wiadomo, że są potężnie oblegane i bitew top 15 jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj troszeczkę inna sytuacja. Jest się losowanym na ósemki, niestety, ale i na czwórki także co jakiś czas się zdarzy. Proszę bardzo, no ten jest na przegranej tutaj pozycji zdecydowanie. Kolega sobie ich ładnie... No, oni musieliby po prostu równocześnie wyjechać. Wtedy... No, wada tej fałki to jest taka, że jest penetrowana przez czwórki też. Niestety, coś za coś. Pancerz jest dosyć słaby, wieża odbija więcej. No, pięknie, mamy 4300 już. Natomiast ja tą fałkę lubię, zresztą nie tylko tą... Tak jak mówiłem, 5, 6, 7, bardzo duża wyżerka dla ludzi, którzy lubią niemieckimi pojazdami grać. Sporo różnego rodzaju czołgów. No, ten hydrostat tutaj nie ma szans, oczywiście. Ale widzicie, zwykła amunicja i przebija, prawda? To jest piątka. Działo ma... Słabe, jak na szóstki. Na piątkę spokojnie tam ujdzie to działo, ale na szóstki... Proszę bardzo, 4900. Także szykuje się, no naprawdę będzie tutaj fajny exp. Zdecydowanie fajny. Nieczęsto się to zdarza. Zostało 2 na 2. Bardzo groźny przeciwnik w tym przypadku Dicker Max, jeżeli będzie schowany. Może, no tutaj jeden strzał, no pewnie nie jest w stanie zadać jakichś bardzo ogromnych obrażeń, ale no jak zada jeden strzał, to kolega tutaj też będzie w tej fałce na strzał. T-67, kolejny groźny pojazd, jeżeli ktoś tylko lubi troszeczkę się poukrywać, troszeczkę... powiedzmy na obrzeżach zasięgu widzenia pojeździć, to T-67 malutki może naprawdę napsuć krwi. Działko też ma takie upierdliwe bardzo, to nie jest jakieś wielkie działo, ale jest upierdliwe zdecydowanie. No, Dicker Max jeszcze opuszczanie tego działa ma rewelacyjne, natomiast u niego niestety jako że brak jest pancerza, to wszyscy zmieniają na haeki. Kolega tutaj nie zmienił, co jest trochę dziwne, bo mógłby hajekiem zdecydowanie. No nie wiadomo, co tu wyjedzie w sumie. Mają chłopaki trochę życia. Ile to zostało do końca? 5 minut. Liczą na to. Excelsior tam widzę jeździ, jeździ. 8 fragów. Gdyby jeszcze 2, to byłby medal pula. Zobaczymy, co tu będzie.
Ruszam, by cię wesprzeć. Tak jest. Jeżdżenie samotne mały ma sens. Jeżeli tam ci się trzymają w kupie, to tutaj tylko można cokolwiek zdziałać. No, kolega się wysforował, bo Excelsior no, jest niestety 500 życia ma, mógłby jechać pierwszy. O! I to jest ta niebezpieczna sytuacja. O! I o tym mówiłem. No i teraz dużo zależy. O, niestety Dicker Max strzelił nie w tego, co trzeba. No i jest na strzał. Szkoda. Nie wiadomo, gdzie jest tamten maluch. Nie wiadomo. O, teraz dostanie. Też nie. No ale zrobił swoje. Ten jeden strzał, właśnie o tym mówiłem. Teraz już te 67 ułatwione zadanie miałby. O, może on chce ich objechać. Objechanie byłoby całkiem przyjemne. Zobaczcie, obaj są na strzał. Więc teraz z tyłu te 67. Zanim by coś zrobili, to może i zdążyłby ich skończyć. Ale to jest za późno. Teraz już jest za późno. Zdecydowanie za późno. Jest! Zniszczy? O, zostało 38 życia. Ale fajnie. Gdyby wcześniej wyskoczył tutaj, no to wiadomo, co by się stało. Spóźnił się, no, troszeczkę, nie wiem, 20 sekund. No i Dicker Max jest jeszcze do wzięcia, chociaż kolega już medalu pula nie zrobi. Ja bym chyba wolał medal pula niż wygranie bitwy. Chyba bym zaryzykował. Gdzież ten Dicker Max się schował? Nie zdążył, on jest wolny. Dicker Maxy są wolne, to jest ich pięta Achillesowa. Gdyby Dicker Max był szybki, gdyby mógł zajmować pozycję bardzo szybko, byłby dużo, dużo groźniejszy. A tak to wiemy, że zanim on się tam doczłapie do jakiejś pozycji, to troszkę minie. No na pewno kamuflaż ma, więc ciekawe, gdzie stoi. Zająć bazę. 5562 uszkodzenia, jak na tier 6. Jest to fantastyczny wynik. Zdecydowanie. Polecam wam ten czołg. Naprawdę, jak ktoś jest znudzony na przykład trochę graniem na wyższych tierach, to granie niemieckimi fałkami 6, 7 poziomu naprawdę daje sporo radochy. Można różne konfiguracje zrobić, można życia dopakować, można sprężarkę dopakować, różne są możliwości. No. Czy rzeczywiście tam uciekł? 8, 7, nie, nie będzie chyba już. O, jest! Uwaga! Kurczę. To było blisko. Gdyby miał więcej czasu, to może na siateczce gdzieś byłby niewykrywalny. Dobra, koniec bitwy. Długa bitwa, ale fenomenalny wynik. Okej. Wyniki teraz sobie zobaczymy. No i mamy tak. Kolega Michał Killer. Rzeczywiście był killerem w tej bitwie. MK. Mamy też medal Radleya Waltersa. I no ten wynik, 2221, czyli to jest ewidentnie mistrzostwo świata. I myślę, że wynik 5570 na szóstkach to jest też, zaliczałby się do mistrzowie WOTA. No wiadomo, że szóstka 10 tysięcy nie zrobi. I jeszcze byłoby fragowanie, gdyby ten jeden frag wpadł. Aczkolwiek kolega dobrze zrobił, że dobił, bo coś czuję, że jeden z nich by zginął. Jednak te 67 szybko przeładowuje. Co tutaj? Kolega gra bez konta premium, zarobił na tej bitwie 73 tysiące. Amunicja kosztowała 34 tysiące.
Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.